W lipcu 2011 roku podpisano umowę na przebudowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Sanoku. Inwestycja została zrealizowana, a baza oficjalnie otwarta. W uroczystościach uczestniczył dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski, który podkreślał znaczenie sanockiej bazy. Ta lokalizacja sanocka, rejon Podkarpacia, rejon trudno dostępny dla szczególnie służb ratowniczych naziemnych w okresie, kiedy są intensywne opady, kiedy są zaspy, kiedy jest ciężko dotrzeć do osoby w stanie zagrożenia życia. Ten śmigłowiec jest takim wypełnieniem całego funkcjonowania, całego systemu ratownictwa medycznego. O potrzebie funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znakomicie zdaje sobie sprawę doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, profesor Roman Kuźniar. Potrzebne zarówno cywilom, jak i góralom, turystom górskim, tak, więc tu się zbiegają interesy, powiedziałbym, dwóch potencjalnych beneficjentów. Ja się bardzo cieszę w związku z tym, że nareszcie to mamy. Z nowej bazy zadowoleni również są ratownicy grupy bieszczadzkiej GOPR, którzy na co dzień ściśle współpracują z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Sanoku. W ratownictwie medycznym wiadomo, że obowiązuje zasada złotej godziny, czyli jeżeli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjent trafi na oddział intensywnej terapii w ciągu godziny, jest szansa, że zostanie uratowany. I to nam gwarantuje i ten śmigłowiec, i współpraca GOPR-u z LPR-em. Nowoczesny hangar oraz stacja paliw, czy też płyta postojowa dla śmigłowca to wyznacznik nowej jakości sanockiego oddziału Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wkroczyliśmy w prawdziwy XXI wiek, jeżeli chodzi o bazę, o wyposażenie, dosprzętowienie i naprawdę myślę, że nie tylko mieszkańcy Sanoka, ale mieszkańcy tej części województwa podkarpackiego i całego województwa podkarpackiego powinni być dumni. Sanocka baza śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. To lądowisko jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i naprowadzający, i w sprzęt do obsługi helikoptera. Już wspomnę o helikopterze, że jest to maszyna najwyższej klasy. Zdaniem starosty sanockiego Sebastiana Niżnika, nowa jakość bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego znakomicie wkomponuje się w politykę prozdrowotną realizowaną przez samorządy terytorialne. Cieszy mnie jeden fakt, że ratownictwo medyczne zaczyna być priorytetem nie tylko w polityce samorządów lokalnych, ale w polityce krajowej. O tym, że nowa baza jest niezbędna, na własne oczy przekonali się zaproszeni goście, ponieważ o 11, kiedy miały rozpocząć się uroczystości, to na terenie obiektu rozległ się alarm, a w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund załoga była już w drodze do Ustjanowej w celu, takim jak zawsze, mianowicie ratowania ludzkiego życia.